z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa, Chrystusa, było tak. Po zaślubinach matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto słowo pańskie. Dzisiaj, o, to kiepsko, to próba mikrofonu, nic nie znaczy. Dzisiaj lataliśmy, jeździliśmy po całym Podhalu, żeby kupić tort urodzinowy. I to nie dla byle kogo, bo dla właśnie Maryi. Więc powinien być ekstra. I wyobraźcie sobie, że nie było tortu. Ani w Białym Dunajcu, ani w Zakopanem, dopiero gdzieś w Nowym Targu. Cukiernik akurat piekł tam komuś, ale powiada, to na jutro, to teraz wam dam. Za chwilę tu ofiarujemy Matce Bożej ten urodzinowy tort. Ja go nie będę jadł, bo nie mogę. Ale za to mogę złożyć Matce Bożej razem z wami gratulacje z okazji urodzin. Od wielu lat, od samego początku, jak tu przyjeżdżam, patrzy ta prześliczna Matka Jezusa na nas. Łacina mówi ładnie: Tota pulchra est Maria. Cała piękna jesteś, Maria. Bo taka jest. Cóż potrafimy? Niewiele. Schola miała zaśpiewać pieśń o Matce Bożej, a oni nie, wykręcili się. Może jeszcze odrobią. W każdym razie ja bym chciał razem z wami z okazji urodzin Matki Bożej zaklaskać jej tak tutaj, patrząc na nią już. Zastanawiałem się, ile świeczek na tym torcie zapalić. Dużo dat jest tak przez Kościół uzgodnionych. No, 8 się urodziła września, 8 grudnia się poczęła, 25 marca się
począł zwiastowanie, jest 25 grudnia są narodziny. Jak ona długo żyła? Dlatego wybrałem liczbę symboliczną. Zapalimy na torcie 7 świeczek, czyli nieskończoną ilość. Siódemka bowiem oznacza bez końca. Dzisiaj jest wiele wątków i dlatego nie wybrnę z tego, żeby jednak jakaś całość była, bo wydaje mi się, że trzeba pewne wątki poruszyć. Pierwszy, proszę wybaczyć, że będzie to wątek bardzo osobisty, ale jakoś jestem serdecznie przynaglony. No, nie było to dłużej niż miesiąc chyba temu, może trochę dłużej, miesiąc przed pielgrzymką. No niestety choroba mnie po prostu jakby pokonała. Już nawet nie broniłem się specjalnie, żeby mnie wieźć do szpitala. No więc mnie zawieźli, już traciłem przytomność. I tu też jest, moje doświadczenie snu, który występuje w dzisiejszej Ewangelii. Pan Bóg z Józefem perfekcyjnie załatwił zadanie przez sen. Ostatnio się zacząłem interesować snem w znaczeniu biblijnym. Zbieram literaturę i już trochę wiem. Wiem, że niekiedy Pan Bóg się chce posłużyć snem, okazując człowiekowi swoją wolę. Tak się pytałem, dlaczego? Siebie, tych tekstów i okazuje się, że we śnie my mu najmniej przeszkadzamy. Że Pan Bóg może ci wtedy do końca powiedzieć. Nie przerywamy mu. Dopiero jak się budzimy, no to przychodzi refleksja. I wtedy rzeczywiście, kiedy już byłem na drugim, jedną nogą na tamtym świecie, sądzę, że to już był taki jakiś przedsionek, to chcę wam zapewnić, że jest tam tak kolorowo, matko, takie widoki. Tyle motyli lata. I co się wtedy stało? I to też jest piękny wątek, którego nie chcę pominąć. Wtedy stało się jednak, że chociaż ja mam dosyć dużo napięku ze studentami. Przez 50 lat się handryczę z tym pokoleniem cudzołożnym i tego. I różne przychodzą mi myśli. Ale kiedy się dowiedziałem już, odzyskując na chwilę przytomność, że w czwartkową wieczorną, na czwartkową mszę wieczorną pełen kościół przyszedł ludzi i się strasznie modlili za Orzecha. Strasznie, to znaczy bardzo. To wzruszyłem się wtedy. Wzruszyłem się i znowu popadłem w jakieś dziwne sny. Dziwne, ale coś w tym musi być. Ja jeszcze do końca tego nie rozszyfrowałem. Bo się okazuje, że w tym śnie, kiedy już jestem już prawie nieprzytomnym, jadę, wiem kto kierowcą był samochodu, jadę do Gieczwałdu. W Gieczwałdzie byłem 60 lat temu ponad. Taki w waszym wieku. Niespecjalnie z pobożności, ja myślę, że raczej z towarzystwa. Byłem, ale zapamiętałem sobie to źródełko, które tam jest,
tę historię, która się tam wydarzyła, jest notabene rocznica objawień w Gieczwałdzie. I jadę w tym śnie do Gieczwałdu. Wyraźnie dyktuję kierowcy, gdzie ma jechać. Idealnie się na geografii znałem. Kiedy już dojeżdżaliśmy do Gieczwałdu, mówię, teraz na prawo, tu będziesz miał rzeczkę taką i tam trzeba podjechać, bo tam będzie to źródełko. To proszę bardzo, weźcie mnie, zanieście, zanurzcie moje nogi w tym źródełku i ten. No i wracamy z powrotem. Budzę się, moje nogi nagle odzyskały sprawność. Proszę się, naprawdę, miałem nogi takie, że przeraźliwie było patrzeć, nie? Rany, sine, martwica. I nagle po tym śnie, we śnie w Gieczwałdzie budzę się, nogi jak u sarenki. To jest tematyka snu. Tak, ale tego, żebym nie zapomniał. Przyszły wiadomości, że i także w innych duszpasterstwach modlono się o moje zdrowie. I tak zostałem wyciągnięty z sytuacji, które już po cichutku mówili, jaką trumnę. Więc ja już oczywiście przyjąłem sakrament namaszczenia z wiatykiem, już byłem gotowy. Jedno, co mi się podobało, że studenci nie stracili poczucia humoru. Bo jak już widzieli, że jednym ślipkiem zaczynam patrzeć przytomnie, to mi mówią tak, Orzechu, chcemy ci powiedzieć coś. Ja mówię, no co? No to gadajcie. Mówi, no takie mamy wiadomości, że kiedy już przechodziłeś na drugą stronę, to święty Piotr, stojąc z kluczami u wrót nieba, w pewnym momencie pytał się aniołów, kto tam się tak tarabani? Na co któryś z aniołów powiada, to święty Piotrze idzie orzech. Położyłbym, Pan Bóg się pyta, kto tam idzie, nie, potem Piotra. A Piotr mówi, to idzie orzech. A co Pan Bóg mówi do Piotra? Powiedz mu, że jeszcze nie jestem gotów go przyjąć. Niech się wróci. No i wróciłem i jestem w Białym Dunajcu. I tu muszę powiedzieć, że mam takie dziwne układy. Myślę, że piękne z Matką Boską, bo jej zawsze mówię tak, krótko. Jak chcesz, żebym pojechał, poszedł na pielgrzymkę, przynajmniej eleksem, to zrób, żeby nowy rektor Politechniki pożyczył mi tego eleksa. Pożyczył. Żebym miał kondycję przynajmniej siedzieć na tym eleksie. Nie tylko siedziałem, ale coś innego jeszcze robiłem. Tak samo i teraz. Ja mówię, no Biały Dunajec, po co takiego trupa mają wieźć do Białego Dunajca? Jeżeli chcesz, żebym był, to musisz mi dać kondycję. Wszystko wygląda na to, że ona jednak bierze poważnie i mnie ratuje. To taki osobisty wątek, ale chciałem wam przy tej okazji podziękować za ową modlitwę. Nie macie pojęcia, jak to ciągnie człowieka. Tak. Jakie to ma skutki, kiedy się modlimy wzajemnie. I tu, co mnie też, jak mówię teraz, to też mnie tak trochę gdyka lata. Nie wolno tego pominąć, tej miłości, która w Białym Dunajcu istnieje. Nie tylko w Białym Dunajcu, ale w duszpasterstwach. To jest miłości między studentami, tymi, którzy przychodzą do duszpasterstwa, a kapłanem, duszpasterzem. Jakie to cenne, kiedy jest ta wzajemność między nami.
kiedy ja robię sobie całe litanie i przywiązuję różne sprawy do różnych spraw, żeby nie zapomnieć się pomodlić, wiedząc, że inni się modlą. Jak to pięknie wiąże no, z miłością nas. I tu myślę, że rzeczywiście dochodzimy do rzeczy, gdy chodzi o świadectwo wiary najważniejsze. Wiemy, że Tertulian to zapisał, bo byli to wtedy ludzie tym zachwyceni, kiedy pokazywali na chrześcijan, patrzcie, jak oni się miłują. Dobrze, żeby tak ludzie patrząc, ci nasi poganie, widząc, jak my się miłujemy, kapłani, duszpasterzy i studenci, jak o siebie dbamy, jak za siebie się modlimy. Tak, to jest ogromnie ważne. Tota pulchra est Maria. Cała jesteś piękna. No tak, bo było wcześniej 9 miesięcy, to niepokalane poczęcie. Tak. Ja czytam dużo książek i też często teologicznych. Mam taki już zwyczaj, że uważam za zaniedbany miesiąc, którym bym nie przeczytał jakiejś jednej porządnej książki. Radzę też mieć taki zwyczaj. To bardzo pomaga człowiekowi się rozwijać chyba. Tak. Więc co z tego czytania jest? Co chcę teraz powiedzieć? Aha. Na ogół teologowie, pokazując ten wielki cud wcielenia, że Jezus Chrystus przyjmuje nasze ciało ludzkie. Ja bym w swoim języku to skrócił w ten sposób. Przyjął ciało ludzkie, bo przez to ciało ludzkie chciał być bardzo blisko nas, chciał nas przez to ciało, ofiarując się na drzewie krzyża, nas zbawić. A mnie się wydaje, a nawet nie wiem, czy to nie jest ważniejszy motyw, że Chrystus przyjmuje ciało ludzkie, dlatego, że to ciało ludzkie mu się podobało i podoba. To jest według mnie główny motyw. Ciało ludzkie i w ogóle ludzie są piękni. Ja między innymi nigdy nie mam, to tak słucham, jak ktoś mówi, nudzi się tam, nie wiem, co robić. Nie rozumiem. Dlatego, że mnie zawsze ogromnie interesuje człowiek i jego piękno. Jakie my mamy piękne nosy. Ja najczęściej poznaję po nosach bardzo dużo. Nawet energię jądrową u mężczyzn. Mogę powiedzieć, jakim jest skala. Tak. A jakie są piękne dziewczyny. Boże, oczopląsu można dostać. Z jakim takim satysfakcją podsłuchuję, jak opowiadają, ale u Wawrzynów laski są. Tak. Nie tylko jest piękna Maryja, my jesteśmy również piękni. Warto to podkreślić. Warto tę stronę widzieć. Ja już w zeszłego roku mówiłem, jak czasem oburzały się kobiety, kiedy pytam się, czy lubisz opiekować się swoim mężem? No, troszkę. Ja mówię, to teraz posłuchaj, co ci zadaję za pokutę. Ona słucha. Ja mówię, macie łazienkę? Mamy. To weźmiesz
w swoim najbliższym czasie męża, rozbierzesz go do naga, tak jak go Pan Bóg stworzył, pójdziesz z nim do łazienki, najlepiej jakbyś też się rozebrała i go pięknie wykąpiesz. A ona tak za nim mówiła i mówi, a może by mi ksiądz zamienił to na nowennę. Ja mówię, dobrze, zrobisz to 9 razy. Ktoś nam nawrzucał do głowy jakieś przedziwne wyobrażenia. Na przykład, nie wiem skąd to się wzięło. Nie ma nigdzie w Biblii takiego posegregowania ciała ludzkiego. Mianowicie, po łacinie to ja się jeszcze uczyłem, partes honeste, to jest to wszystko, co jest tutaj od czubka łysiny do koloratki, której dzisiaj nie mam. To jest partes honeste. Od koloratki, czyli tu od gdyki, do pępka, to są partes minus honeste. Czekajcie, po polsku to by trzeba było mniej przyzwoite. A od pępka niżej nieprzyzwoite. Gdzie jest taki podział? Proszę poczytać, to jest chyba w którym liście do Koryntian, gdzie Paweł mówi o częściach wstydliwych? Do Koryntian. No, znajomość Pisma Świętego, rzeczywiście. O ile się nie mylę, to jest przed hymnem o miłości, tak? I Paweł szczególnie podkreśla dbałość o części wstydliwe. Tak, to wyraźnie. Nie ma żadnego poniżenia tego. Więc bardzo proszę też uważać na rachunek sumienia i nie spowiadać się, dotykałam części ciała nieczystych. Ja mówię, są takie? Jakie to smarem było pobrudzone? To no nie. Nieczyste. Cały człowiek jest piękny. Tota pulchra est Maria. I jeszcze jeden wątek. To właściwie miało być jedyne jako kazanie. Przez cały czas przygotunku pokręciłem uroczystości. Bo przygotowuję rekolekcję właśnie o części ciała. Zacznę od rąk, przez uszy, oczy. Biblia jest cała najeżona tymi sprawami, nie? Czemu cię oko twoje gorszy, czemu złym okiem patrzysz i tak dalej. A o rękach? Tak, i tutaj chcę powiedzieć coś, co jest niesamowite. Mianowicie ryzyko Pana Boga. Zaryzykował ten Pan Bóg mocno, oddając się w ręce człowieka. Chociaż wcześniej te jego ręce sprawiły, że w ogóle jesteśmy. Jak zaczynamy Księgę Rodzaju, to tam jest słowo jednak ulepił. Jak ulepił, to nie nosem, nie uchem, tylko rękami. One brały udział w tym tworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo samego Boga. Nie bał się zaryzykować, oddać się w ręce człowieka. Tak. Ja bardzo żałuję, że nie zrobiłem zdjęcia rąk mojej mamy. Wielkie takie łapy mięsiste,
Ale co to były za ręce? Jaka to była w nich artystyczna delikatność. Takie miała łapy potężne, dlatego że strasznie ciężko pracowała. Od 13 lat dźwigała worki 50-kilogramowe na trzecie piętro szpichlerza u jaśnie pana Przyłuskiego. Więc tak jej te ręce się wypracowały, wyrosły. Ale co to były za ciepłe ręce? Nawet jak rąbnęła w papę, to tak nie bolało. No. Kochane ręce Matki Bożej, obyśmy się nie bali oddać. Oddać w opiekę, powierzyć się tym rękom. Zaryzykowali tak jak Pan Jezus, oddać się całkowicie. Dzisiaj to zrobimy, ponieważ nasi biskupi na dzisiaj, dla całej Polski postanowili, abyśmy się oddali, to jest to samo, co w ręce oddać się niepokalanemu sercu, bo serce przejawia się przez ręce. Ja na przykład jestem dobrym specjalistą w gotowaniu, to wielu wie o tym. A to też trochę zerżnięte z Ewangelii, bo Pan Jezus nie załatwiał żadnej sprawy bez jedzenia. Wszystko było zawsze gdzieś tam przy dobrym jedzonku, no i też jak nie było wina, to trzeba było się postarać o to, nie? Tak. Więc inaczej zupa smakuje, kiedy się uczestniczy w tym serce. Czyli pewna wyobraźnia, pewna umiejętność wchodzenia w cudzą skórę. Czy to im będzie smakowało? Co zrobić, żeby smakowało? I to potem wykonują ręce. A, no właśnie. To takie, dobrze jakbyście sobie, kto umie rysować takie obrazki. Na przykład, często widzę tego Józefa, którego pominęliśmy, jak Pan Jezus ma 1,5 roczku. I przechodzi ulicą w Nazarecie. Ale no, ponieważ Pan Jezus miał apetyt, więc miał dosyć ciężkawą dupkę. No to niekiedy go ryt już. I ręce Józefa. Ręce Józefa, które nie pozwalały upaść temu małemu bąblowi. Nie widzieliście tego? Co to za wyobraźnia? Kiedy ojciec wie, że na tą stronę może się przewrócić ten mały. To serce to jest piękno człowieka. Przecinek robię dlatego, że dokończenie dzisiaj będzie piękne w postaci oddania się w ręce Matki Bożej, czyli oddamy się sercu niepokalanemu w czasie adoracji. No i torta nie podzielę się jednak tortem z wami. Chociaż ja wiem, starczyłoby. Ale kto wie, jeszcze może się znajdzie jakiś sponsor, to ten. Ale nie są to urodziny. Piękne święto Matki Bożej. Już, bo ja już ględzę. Amen.